Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie będą uczestniczyć w spacerach edukacyjnych, wykładach czy warsztatach współorganizowanych przez Uniwersytet Gdański. List intencyjny w tej sprawie podpisały władze szkoły i władze Wydziału Filologicznego UG. W roku szkolnym 2016-2017 uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie wezmą udział w pilotażowym projekcie współpracy swojej szkoły z Uniwersytetem Gdańskim. To część poszerzania oferty drugiego LO, które wprowadziło niedawno m.in. innowację kulturalno-medialną w klasie artystycznej oraz w klasie humanistycznej. Współpraca między placówkami zakłada szereg zajęć zarówno w Tczewie, jak i w Trójmieście. Pierwsze odbędą się w drugiej połowie października. Zarówno nasi uczniowie będą jeździli na wykłady i warsztaty na Uniwersytet Gdański i tam wspólnie i ze studentami, i z wykładowcami będą realizować te działania, jak i również wykładowcy będą przyjeżdżali tutaj do nas, do szkoły i prowadzili zajęcia, czy to no przede wszystkim językowe, czy to język polski, czy też języki obce, ale i również w innym zakresie, czy chociażby historia sztuki, czy historia. Poza tym chcielibyśmy również zrobić wspólne projekty, tak żeby pisać również o dodatkowe granty razem przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. W tym pilotażowym pierwszym aspekcie nawiązania współpracy będzie to dotyczyć sztuki szeroko pojętej, od definicji po ustalenia jej ramy. Zwłaszcza, że o ile mamy kompetencje my jako nauczyciele w definiowaniu sztuki klasycznej, tradycyjnej, typowo podręcznikowej, mocno ugruntowanej w teorii kultury, to dysponujemy już słabszym narzędziami do definiowania jej jakby w nowych trendach, jakby w nowej, szerszej kulturze. I temu ma służyć właśnie współpraca głównie z Wydziałem Polonistycznym i Scenerią Trójmiejską, gdyż będzie możliwe szersze spojrzenie na nowe trendy w sztuce, w kulturze, zwłaszcza współczesnej. W projekcie ujęto także wykorzystanie bogatego zaplecza naukowego uniwersytetu w rozwijaniu dydaktyki języków obcych w LO, które już teraz oferuje naukę na przykład języka hiszpańskiego. To jednak nie koniec aspiracji szkoły. Wszystkie te działania zmierzają do tego, żeby w przyszłości nasza szkoła była pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego i była szkołą uniwersytecką, czyli liceum uniwersyteckim. Takie są założenia, więc no jest mnóstwo działań do zrobienia. Ale tak jak rozmawiałam na spotkaniu, prawdopodobnie w przeciągu 3 lat takich wspólnych działań będzie to możliwe.